Kieliszek, proszę, jest dla ciebie. Nie, nie, nie. O, jak tematycznie, kocha. Reprezentacja spotyka się nietypowo, bo w Warszawie skąd taka destynacja dla naszej kadry? Tak, wybraliśmy Warszawę na ten tydzień, jak nazwaliśmy go roboczo, tygodniem zerowym, czyli przed takim oficjalnym startem przygotowań do Mistrzostw Świata, ponieważ mamy tutaj bardzo dobre warunki. Gościmy w Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego imienia generała Andersa. Warto przypomnieć, że jest to też siedziba klubu Atena Warszawa, więc obiekt jakby przygotowany do siatkówki. Mamy dwie hale, na każdej z hali dwa sektory, więc wszystko siłownie, na tym też nam zależało, aby w jednym obiekcie wszystko się znajdowało, dlatego wybraliśmy to miejsce, z czego bardzo się cieszymy. Ale warto też dodać, że nie będzie tylko sportowo i tylko treningowo, ale też inne obowiązki, jak na przykład kwestie marketingowe. Możesz plan na te trzy dni de facto przedstawić? Tak, jest to logistycznie trudne zgrupowanie, mimo że tylko trzydniowe, ale mamy bardzo wiele rzeczy do zrobienia. Dzisiaj tylko siatkówka i siłownia, ale jutro już od samego rana badania krwi, takie bardzo, bardzo precyzyjne, bardzo dokładne. Więc to przed śniadaniem, jeszcze po śniadaniu długi dzień poświęcony na zdjęcia, na nagrywanie filmików, na wszystkie materiały promocyjne. To, co musimy zrobić, aby dobrze naszą dyscyplinę promować, i to tak naprawdę zajmie nam 3/4 dnia. A w piątek testy motoryczne, testy sensoryczne i również trening siatkarski. Więc 3 dni niby mało, ale bardzo, bardzo intensywnie. Czyli w piątek kończymy Warszawę, a co w takim razie dalej? Sobota wolna, niedziela prawie cała też i wieczorem widzimy się, wracamy tam, gdzie zaczynaliśmy nasze przygotowania i tak naprawdę gdzie jest nasza baza, czyli Centralny Ośrodek Sportu, Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Szczyrku, no bo gdzie nam będzie lepiej niż tam, gdzie nam będzie smaczniej, wygodniej. Także wracamy do swojej bazy, tam będziemy co najmniej przez 3 tygodnie. A co dalej, no to zobaczymy, bo już jakieś wstępne plany sparingowe przed mistrzostwami są, ale to zostawię kadrze trenerskiej. Maciu, dobrze Cię widzieć na zgrupowaniu, świeżo po treningu. Powiedz, jak te pierwsze wrażenia, bo piłki rzeczywiście troszkę nie dotykałaś. No tak, to prawda, ale dzisiaj mnie troszkę podniosło. I naprawdę tęskniłam za tą siatkówką, tak jak mówiłam w poprzednich wywiadach i czułam się przecudownie, naprawdę jestem bardzo zmęczona. Trener dał dzisiaj troszkę popalić, dał w kość. Również ten przygotowania fizycznego na siłowni nam, można powiedzieć, dorzucił kilka kilogramów do siłowni, ale to jest normalne, zaczynamy dopiero przygotowania, więc trzeba się troszkę tak podbudować. Ale tak jak mówię, ja tutaj się czuję świetnie i świetna atmosfera i naprawdę jestem pewna, że będzie cudownie. To uzupełniając, powiedzmy, ile było dzisiaj treningu? 3 godzinki mniej więcej, prawda? Zaczęłyśmy 16:30, ja nie wiem, która jest godzina teraz. Około w pół do 8, czyli 3 No dni. Dokładnie, czyli 3 godzinki, tak, dokładnie. Takie tam. Takie tam w pracy. Takie tam, ale mówisz, że nie martwisz się o atmosferę, nie martwisz się o to, jak ta drużyna będzie wyglądać na przyszłość, bo powiedzmy, teraz już nam przyświeca cel konkretny, czyli Mistrzostwa Świata. Tak, dokładnie, dokładnie. Myślę, że każda z nas ma już pewne cele w głowie, tak, i każda będzie chciała do nich dążyć. Co do atmosfery, jest świetnie, naprawdę. My się teraz czujemy świetnie, fajnie się dogadujemy, jesteśmy ze sobą naprawdę zżyte, więc to cieszy, tak. To człowiek chodzi cały czas uśmiechnięty, nie ma żadnych zgrzytów, więc to jest fajne. Taka atmosfera w drużynie jest naprawdę super. Jak się przygotowywałaś do tego, żeby wrócić do nas do pełni formy? No tak, tak. Przygotowywałam się z moimi, to znaczy moje koleżanki przygotowywały mnie z naszej grupy Iron Team Reaktywacja, więc serdecznie pozdrawiam. I tak jak mówię, z nimi przygotowałam się tutaj, żeby być w pełni sprawna, po prostu żeby rozpocząć w pełni sprawnym to zgrupowanie.
No i skoro się nikt nie rozsypał po 3 godzinach, to dziewczyny zrobiły robotę, tak? Zrobiły bardzo, dokładnie, dokładnie. Trenowałyśmy nieźle, tak więc super. To pozdrawiamy dziewczyny. Jak team reaktywacja? Team Iron, team reaktywacja. Zapraszamy na ten moment, tak będzie lepiej, bo już to mówię. Zaczynają mistrzostwa świata. Tiptopek, twoje lewo, tiptopek. Jeszcze większy tiptopek. Nie, w lewo twoje. Tak, ale to za dużo już. Akcja. Zaczynamy mistrzostwa świata. Bądźcie z nami. Akcja. Dobra, ale spróbujmy jeszcze raz. Mistrzostwa świata dla wielu z nas pierwsza impreza. Największa impreza w dotychczasowej karierze. Wierzymy, że razem z nami. Dobra, mistrzostwa świata to dla wielu z nas. Wierzymy, że będziecie razem z nami w tych ciężkich czasach. No po co ja to dodaję? Ja się nie nadaję do tego. Ale czemu nie dałeś wierszyku wczoraj do nauczenia się? Czekaj, mistrzostwa świata to dla wielu z nas pierwsza tak ważna impreza w dotychczasowej karierze. Wierzymy, że będziecie razem z nami chyba przeżywać ten wielki moment. No i się nagrało, dziękuję, do widzenia. Czy Madzia już skończyła? Nie, na razie gramy ten. Na razie gramy kieliszek, proszę, jest dla ciebie. Nie. O, jak tematycznie, kocha. Gotowa. I zapraszam. O. Super. Tak. Ja powiem, kiedy ręce do tyłu. Jak dalej, to nie zakładać, tylko ja powiem i na hasło ręce wtedy pójdę. Monika, wracasz do kadry po, dobrze liczymy, 3 latach, tak? Tak. Jak pierwsze wrażenia? Pierwsze wrażenia tutaj, na miejscu już. Mhm. Na razie się dużo dzieje. Miałyśmy jeden trening wczoraj. Taki wprowadzający, więc powiedzmy, że był w miarę taki dosyć delikatny. Na koniec było czuć zmęczenie już. No, czuję się podekscytowana przede wszystkim, cały czas mam gdzieś tam uśmiech na twarzy, nie schodzi mi. I mam nadzieję, że tak będzie cały czas przez całą kadrę, jeśli chodzi o taką radość z bycia tutaj. No, duże wyzwanie przed nami i to też mam nadzieję, że całą drużynę będzie napędzać. No i myślę, że dużo pozytywnej energii potrzebujemy. A jak powiedz o tym powołaniu się dowiedziałaś, dzwonił do ciebie bezpośrednio trener, bo też to z tego, co słyszałam, wy już się kontaktowaliście przy okazji Ligi Narodów, prawda? Tak, przed Ligą Narodów trener do mnie dzwonił, ale wtedy miałam swoje plany prywatne, gdzie jakby totalnie nie spodziewałam się żadnego powołania, więc też w ten sposób nie kierowałam się kadrą, ewentualnym powołaniem. No więc byłam zmuszona odmówić z lekkim żalem, ale no jakby nie miałam wyjścia. Wyrażając oczywiście przy tym chęć na kolejne zgrupowanie. I faktycznie po zakończeniu Ligi Narodów, około tydzień później dostałam informację, że wciąż jest okazja być tutaj w tej drużynie. Okej, okay, rozumiem. Ekscytacja, tak jak mówiłaś, była wielka. Powiedz, z kim jesteś w pokoju, bo to jest też taki zawsze ciekawy temat zakulisowy. Los nas splótł z Zuzią Górecką. No to pięknie, pięknie. Powiedz mi jeszcze tak, Monia, dzisiaj intensywny dzień, bo dzisiaj dzień taki, gdzie możemy wszystkie zobaczyć piękno naszej polskiej siatkówki, bo macie dzień sesyjny. Jak się czujesz w tej roli? Dobrze, no ja lubię takie zdjęcia. To jest zawsze sporo pozytywnej energii, czasami jest śmiesznie, czasami bardzo śmiesznie, więc no ja jakby lubię. Ale no tak, pod tym względem jest intensywny, bo od 9.30 już się coś dzieje i do tego mamy dziś jeszcze trening, więc gdzieś tam trzeba to wszystko dobrze spleść. No ale okej, to są 1-2, raptem 3 dni takie intensywne dosyć, a później już skupimy się tylko na treningach. Radość. Radość. Czym jest radość? Definicja. Ale dobrze, że nie musisz odpowiadać. Dobra. Czym jest radość? No, jadę. Mogę? No. Stęskniłaś się trochę za Sztyrkiem? No.
Oczywiście. Tak, piękne widoki, tam są bardzo wygodne łóżka i ciepło na hali. Dobrze, no to co? To czego ci życzyć przed tym drugą częścią sezonu? No myślę, że przede wszystkim pozytywnego nastawienia, otwartości na nowości i dużo siły, bo myślę, że ciężki okres nas czeka. Uwaga, uwaga i akcja! Wejdź proszę na sztangę. Pierwszą część dnia przeznaczyliśmy na diagnostykę naszych zawodniczek. Również ta diagnostyka składała się z dwóch części. Pierwsza część testów opierała się na pracy statycznej, następnie przeszliśmy do pomiarów dynamicznych, w związku z czym dzisiaj mogliśmy określić bardzo dużo parametrów, które są potrzebne, aby w dalszej kolejności móc w odpowiedni sposób zaplanować trening, cały proces treningowy pod kątem dystrybucji obciążeń. Również pozwoli nam to na indywidualizację treningu dla poszczególnych dziewczyn. So we start the preparation before the World Championship. It will be hosting by Poland and the Netherlands. So Stefano, what's the plan for our team for the next few weeks? So we will have enough time to prepare, more than 8 weeks. We decided to start with these 3 days to finish to. Check to test all the players after this break, to do exams, to do everything was needed before starting in Szczyrk on Monday, and having the possibility of focusing only on our work. For sure, the first couple of weeks we will have to readapt to our training and to make the girl able to support the volume of practice that we will do. And so we will start gradually, and after the first 4 weeks we will start to play against other teams, because to make our preparation more complete, together with working on our techniques, on our tactic, we have to to compete, just to test and to see during 6 against 6 and normal matches against opponents which is our condition, what we have to focus more or less during the last weeks. So on the 4th, 5th week we will start to play, then on the 7th week we will have a tournament in the half of September. We will have an important tournament in Italy against Italy and Turkey and Serbia, so it will be an high-level tournament that could be the last check, the last test before starting the World Championship.